Cześć kochani, witajcie w projekcie Słowo. Słowo na dziś pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 8, wersety od 1 do 11. W tej Ewangelii czytamy o tym, że uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę, która cudzołożyła i mówią: nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? I w ten sposób wystawili Jezusa na próbę, chcieli sprawdzić, co Jezus ma do powiedzenia na ten temat, jak on osądzi grzesznicę. Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Potem znowu się nachylił i pisał po ziemi i okazało się, że nikt nie rzuca w nią tych kamieni, że jednak usłyszawszy to, co Jezus powiedział do ludzi, ci uczeni w piśmie i ci faryzeusze odchodzą, oddalają się od tej kobiety. Jezus mówi do tej kobiety: czy nikt cię nie potępił? Ona mówi, że nikt mnie nie potępił, Panie. I w tym momencie Jezus mówi do niej: i ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. I wydaje mi się, że w tej Ewangelii, w tym słowie na dziś, wyłaniają się takie dwie główne sprawy, dwie główne rzeczy, które do mnie trafiają. Po pierwsze, widzę tutaj odwzorowanie nas jako ludzi i też siebie samej w tych właśnie uczonych w piśmie i w tych faryzeuszach. Bo oni przyprowadzają kobietę, która grzeszyła i wystawiają Jezusa na próbę. I my też jako ludzie bardzo często, chcąc nie chcąc, wystawiamy Jezusa na próbę. I też bardzo często się zdarza, że zwracamy uwagę na cudze grzechy. I to nie jest dobre w naszym zachowaniu, to jest niestety nieuniknione, ale możemy jak najbardziej pracować nad tym, żeby ograniczyć to, żeby to było jak najmniej spotykane wydarzenie, jak najmniej spotykana czynność, którą wykonujemy. Bo bardzo często jest tak, że swoich grzechów nie widzimy, ale widzimy grzechy innych. I możemy posunąć się do nawet rozmawiania chociażby z Jezusem, tak jak tutaj faryzeusze, na temat cudzych grzechów, a możemy też po prostu rozmyślać sami ze sobą, co też może być rozmową z Jezusem. Ale punkt jest w tym, że bardzo często skupiamy się na grzechach, na przewinieniach, na zachowaniu innych, nie patrząc na swoje. Bo tutaj ci faryzeusze nie patrzyli na to, że przyprowadzili kogoś do Jezusa, kto zgrzeszył. Nie patrzyli na to, że właśnie oni w tym momencie osądzają, co też było ich grzechem. Oni tylko spojrzeli na grzech tej kobiety i pominęli wszystko, co oni zrobili źle. A druga sprawa, która trafia do mnie jeszcze bardziej i jest to coś zdecydowanie pozytywnego, to są te słowa Jezusa, który mówi: ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. I tutaj nie dość, że Jezus tak po prostu mówi to do nas każdego dnia, w każdej minucie i uświadamia nam to na każdym kroku, że On nam wybacza i że On, broń Boże, nie chce nas potępić, to właśnie jeszcze bardziej dobitnie to do mnie trafia w tym czasie, w tym momencie w roku, kiedy jesteśmy na moment przed świętem zmartwychwstania Jezusa. Kiedy w naszych parafiach może już były, może trwają, może za chwilkę będą rekolekcje. I jest to moment, kiedy po prostu mamy idealną okazję do spowiedzi. I przez cały rok mamy mnóstwo okazji do spowiedzi i bardzo dobrze jest wykształcić ten nawyk, aby rozmawiać z Jezusem w spowiedzi regularnie. Ale teraz jest to, wydaje mi się, jeszcze bardziej szczególna okazja i jeszcze bardziej Jezus pragnie, żebyśmy do Niego przyszli, do spowiedzi, z grzechami, do rozmowy. Bo On właśnie pragnie tego, żeby nam powiedzieć, że nas nie potępia. On pragnie tego, żeby pokazać nam, że On w nas nie rzuci żadnym kamieniem, że my nie musimy się o to martwić i że jeżeli tylko z Nim porozmawiamy, to On odpuści nam te grzechy. I tutaj przez tę Ewangelię bardzo do mnie trafia ten cud spowiedzi, który też dla wielu osób, dla mnie również, był odkrywany bardzo stopniowo, dlatego też, że na różnych etapach życia spotykamy się z różnymi rodzajami spowiedzi. Mamy bardzo różne doświadczenia z sakramentem spowiedzi, ale właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby traktować tę spowiedź jako osobistą rozmowę z Jezusem,
jako okazję, żeby porozmawiać z nim szczerze, w cztery oczy i żeby usłyszeć od niego te słowa: ja Ciebie nie potępiam, ja Ciebie kocham. To wszystko na dziś, bardzo Wam dziękuję, życzę Wam dobrego dnia.